Demonofil Cmentarna Róża Autor Bruno Siak czyta Bruno Siak. Oderwałem wzrok od monitora komputera i spojrzałem na wibrującego na łóżku smartfona. Na ekranie pojawiła się uśmiechnięta gęba cyca. Szczerzył swoje końskie zęby i mrużył oczy. Ta fotografia dobrze oddawała jego naturę. To był naprawdę niezły zgrywus. Musiałem jednak zrobić update zdjęcia, bo wyrosły mu ostatnio małe wąsiki, które spowodowały, że wyglądał jak jakiś pirat. Spojrzałem znowu na ekran komputera, namacałem komórkę na łóżku i położyłem ją na blacie biurka. Dałem cyce na nagłośno mówiący, bo akurat kończyłem mecz z jakimś małolatem z Madrytu i nakopał mi szczyl pięć goli. Pięć! Chciałem chociaż jakoś honorowego strzelić, żeby nie myślał, że my w Polsce nie umiemy grać w piłkę. Ja za rok maturę zdawałem, a ten dziesięcioletni Hiszpaniak mnie wdeptywał w murawę, tańcząc przy tym flamenko. Nie byłem w nastroju. I cyc dobrze trafił z tym telefonem. Potrzebowałem czegoś podnoszącego na duchu. FIFA traktowałem bardzo poważnie. Esport wydawał mi się tym, co powinienem robić. W Counter-Strike'a mi jakoś nie szło, ale w piłkę mogłem pykać. Godzinami, podobało mi się to. Jedyny problem był taki, że nie za bardzo mi szło. Słuchaj, Fifofil, ryknął Cycu z głośnika. Borcia zgodził się w końcu iść na cmentarz forteczny w nocy. Rozumiesz? o Filu? Będzie niezły ubaw. No, to jak? Idziemy? Cycu, który tak naprawdę miał na imię Łukasz i chodził ze mną do klasy, miał irytujący zwyczaj nazywania mnie wszystko Filem. Było to oczywiście spowodowane moim nazwiskiem. Nazywam się Karol Phil, a od momentu, kiedy dowiedział się, że przez dodanie końcówki Phil do słowa może sugerować, że lubię to, do czego dodana jest ta końcówka, korzystał z tego niemal bez przerwy. To był jego taki markowy żart. Końcówka Phil pochodziła od greckiego słowa filos, co oznaczało przyjaciel. Halo, halo, Fifofilu, idziesz? Słyszysz mnie? Niecierpliwił się cycu, bo zamilkłem na chwilę. Patrzyłem w monitor i grałem w fifę. Byłem w sytuacji podbramkowej. Podałem do napastnika, strzeliłem i piłka minęła prawy słupek o milimetry. Mecz zakończył się 5-0. Upokarzająca porażka. Wiedziałem, że czeka mnie spadek w rankingu. Wyłączyłem ze złością komputer. Słyszę mruknąłem. Co ty taki złym humorze, Fileczku? Znowu ktoś ci dupę skopał, bo słyszałem w tle jakiś meczyk. Nie miałem ochoty omawiać z nim moich porażek, więc zmieniłem temat. To Pewne z tym Borciem pójdzie na pewno na cmentarz, czy tylko tak gada? Bo trzeba zrobić przygotowania. Pewne na mur beton, cmentarzu filu. Nawet wziąłem od niego kaucję 100 złotych. Stuwa to dla niego dużo. Jak nie przyjdzie, to zrobimy sobie za tą stuwenię małą imprezkę, nie? A więc dzisiejszy wieczór jest wygrany, tak czy siak! Cecu był bardzo podekscytowany. Jego głos stawał się wtedy piskliwy i przez to trudny do zniesienia. Ale będzie łubaw, stary! Idziesz z nami, czy nie? zapytał w końcu. Wyjrzałem przez okno. Nie padało, ale było już ciemno. Nie lubiłem tych jesiennych depresji, a na cmentarzu zapowiadało się na dobrą bekę. Wkręcanie borcia to była zawsze niezła zabawa. Był taki rozkosznie debilowaty i mógł się tam nieźle wystraszyć. Nie zastanawiałem się długo, chociaż musiałem się jakoś przemknąć obok rodziców. Wiedziałem, że ojciec będzie spał wieczorem, bo się na piwska przed telewizorem jak zwykle, ale problem był z matką. Miała pokój blisko drzwi. Pewnie, że pójdę cycu, odparłem po chwili zastanowienia, a o której się umawiamy na tym cmentarzu. No jak to? O której? Cmentarzów ilu? O dwunastej. O godzinie duchów. Zobaczysz? Borcio się posra w porty, a my to nagramy. Ledwo się wyrwałem wieczorem z mieszkania. Ojciec, tak jak podejrzewałem, rozsiadł się przed telewizorem i o jedenastej już chrapał w fotelu. Nie miałem z nim dobrych stosunków. Pracował w magazynie. Był kierownikiem i pił dużo piwa. Nie wiem czy był alkoholikiem, ale na fotel nie siadał nigdy z pustymi rękami. Tak spędzał niemal każdy wieczór samotnie przed telewizorem. Matka miała swój telewizorek w sypialni, bo rzadko zgadzali się coś oglądać razem. Kiedy byłem małym szczylem, to mi nie przeszkadzało, że ojciec tak robił, ale teraz już tak. Nie było tak źle, żeby leżał pijany na chodniku. Ale miałem już jako takie wyobrażenie, jak powinien się zachowywać ojciec. On się tak nie zachowywał. Często zastanawiałem się, po co ludzie tacy jak moi rodzice mają dzieci. Bo wypada? Na wsi to rozumiem, to siła robocza i pomoc w różnych pracach, ale w mieście? Bo jak ktoś nie chce rozmawiać, spędzać czasu z dzieckiem, a potem nastolatkiem, to po co ten cały trud i te wszystkie pieniądze? Które tak wypominali mi na każdym kroku. Mówią, że dzięki nim mam co jeść i gdzie mieszkać, że dzielą się owocami ciężkiej pracy. Kiedy ojciec tak mówił, przypominał mi się fragment chłopów. Z całej powieści zapamiętałem tylko jedno zdanie: Jak Boryna powiedziała Antkowi, że ojcowski chleb go rozpiera. Mój ojciec mówił podobnie. Pytał, czy mi smakuje jego jedzenie. I bez względu na odpowiedź, czasem na nią nawet nie czekając, dodawał, bo to za moje. Jak widać, minęło sto lat i dzieje się to samo. Często stosunki między ojcem a synem niewiele się zmieniły. I to mnie skłania do wniosku, że mój ojciec Henryk Phil i matka Barbara Phil nie chcielibym się pojawił na świecie tak naprawdę. Urodziłem się z powodu nacisku rodziny, a może dlatego, że wszyscy wokół mieli dzieci? A może to była po prostu wpadka? Trudno powiedzieć, ale takie są fakty. Matka zgasiła światło w salonie, ale zostawiła ojcu telewizor włączony, bo jak mu się wyłączyło, to się natychmiast budził i awanturował. Mi to nawet było na rękę. Hałasy z telewizora zagłuszały moje, gdy ubierałem kurtkę w przedpokoju. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, więc od biedy mogłem wyjść przez okno, ale zdecydowałem się wyjść normalnie przez drzwi. W sypialni rodziców było ciemno i liczyłem, że matka już śpi. Na wszelki wypadek nie zamknąłem drzwi na klucz. Trzask zamka mógłby ją obudzić. Kiedy wyszedłem przed blok, uśmiechnąłem się i odetchnąłem pełną piersią. Cały dzień spędziłem zgarbiony przy komputerze. Kręgosłupu bolał od tego cholernie, i dobrze się było przejść. Ruszyłem w stronę cmentarza. Poczułem głód, i zdałem sobie sprawę, że cały dzień niemal nic nie jadłem. Na śniadanie połknąłem tylko trochę płatków z zimnym mlekiem, ssało mnie w żołądku. Wiał chłodny wiatr, i wcisnąłem głowę w ramiona. Kopałem zwały opadłych liści, których nikt nie z schodnika. Minąłem całodobowy sklep z alkoholem, i zacisnąłem zęby. Nie chciałem niczego pić, ale sprzedawali tam paluszki i chipsy. Zacząłem się ślinić i przyspieszyłem kroku. Byłem kompletnie spłukany. Żałowałem, że nie wziąłem z domu jakiejś czerstwej kajzerki. Cmentarz forteczny był oddalony o niecały kilometr. Szybko pokonałem tę odległość, bo nie lubiłem chodzić sam po nocy. O takiej porze można było spotkać nieciekawych ludzi, a ja nie miałem dobrych stosunków z miejscową bandyterką. Teren cmentarza otaczały betonowe słupy, między którymi rozpięto drut kolczasty. Nekropolia była bardzo rozległa, miała niemal kilometr kwadratowy. Leżeli tam żołnierze z wielu wojen, od czasów napoleońskich, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Niemcy i oczywiście Polacy, w wielu zbiorowych mogiłach. Zachowały się tylko krypty ważnych oficerów, wybudowane z cegły. Ale w większości teren cmentarza pokrywały identyczne, drewniane, stalowe bądź betonowe krzyże. Nawet nie zaznaczały one jakiejś konkretnej mogiły. Tam wszędzie były ciała, no i wszędzie rosły drzewa, jak w lesie. Jesienią pełno było na mogiłach mchu i grzybów. Dzieci przed dniem zmarłych, kiedy przychodziły ze szkoły, miały taką zabawę, że nie stawiały zniczy pod tymi krzyżami, gdzie rosły muchomory. Uważały, że właśnie tam leżeli źli ludzie, a muchomory bardzo sobie upodobały teren cmentarza fortecznego. Rosły jeden na drugim, najwięcej tych najbardziej trujących, sromotnikowych. Kiedy wszedłem na chodnik, który ciągnął się aż do bramy cmentarza, zorientowałem się, że będę za wcześnie. Umówiliśmy się na wpół do dwunastej, żeby wszystko dopiąć, a było ledwie dwadzieścia po jedenastej. Oprócz mnie i Cyca miał pojawić się jeszcze Rafał. Był podobno trochę mniej naszym pomysłem zachwycony i chciał przyjść głównie po to, żeby załagodzić sprawę, gdyby wyszło za ostro. Cycu czasami nie miał wyczucia. Robiło się coraz ciemniej, bo na ulicy wzdłuż cmentarza latarnie stały rzadko, a i tak paliła się co druga. Kiedy doszedłem do bramy cmentarza, mrok rozświetlały głównie reflektory przejeżdżających co parę minut samochodów. Trząsłem się z zimna, bo wiatr wzmógł się. Wokół spadały gęsto mokre liście. Uderzały o chodnik z mlaśnięciem. Gdy jeden z nich opadł na mój odsłonięty kark, poczułem dreszcz. Strząsnąłem go z siebie z obrzydzeniem. Żadnego z moich kolegów oczywiście jeszcze nie było na miejscu. Wyjąłem telefon. I wysłałem sms do Cyca. Pytałem, kiedy przyjdzie. Odpowiedział szybko, po paru sekundach, że za pięć minut. To i tak dobrze. Sądziłem, że się spóźni jak zwykle. Zardzewiała brama cmentarza, trzeszczała potępieńcze od podmuchów wiatru. Miała chyba ze sto lat. Zamknięto ją na łańcuch i wielką kłódkę. Furtka była jednak otwarta. Stała uchylona na kilka centymetrów. Nie wszedłem na cmentarz. Oparłem się o słup i patrzyłem na czarne kształty opadające z drzew. Wiedziałem, że to były liście, ale i tak wyglądały jakoś dziwnie, jakby jakby żyły. I ten ciągły szelest dochodzący z każdej strony i skrzypienie i trzaski. Przyznam szczerze, że serce zaczęło mi szybciej bić, i dla pocieszenia wyjąłem komórkę, by przypomnieć sobie że gdzieś tam jest normalny świat. Samotne wycieczki na cmentarz nie należały do przyjemnych, tylko zapach był przyjemny, bo pachniało jak w lesie. Czułem wilgotne liście, grzybnie i mech. Nic dziwnego, bo na cmentarzu fortecznym rosły brzozy, dęby, buki, jesiony, setki drzew, których nie ruszano od dziesiątków lat. Dwa z nich były nawet pomnikami przyrody. Ludzie mówili, że rosną tak pięknie, bo ziemię użyźniły tysiące ciał. Zacząłem trochę żałować Borcia. Przejście przez cmentarz mogło być dla niego zbyt dużym wyzwaniem, szczególnie z atrakcjami, jakie wymyślił dla niego Cycu. Chłopak chciał do naszej paczki i nie dziwiłem mu się. Nikt go nie chciał. Pewnie każdy raz w życiu widział takiego osobnika, który pragnął dołączyć do jakiejś paczki, ale tak naprawdę... Nie miał na to szans, bo był za bardzo obciachowy. I to nie tylko z powodu wyglądu. To prawda, że był niski, chudy i rudy, ale do tego to był po prostu dzban. Jakoś przeszedł pierwszą klasę naszego liceum, ale już widać było, że druga będzie dla niego za trudna. Nauczyciele dali mu szansę, którą jednak postanowił zmarnować. Ale Cycu ciągle zwodził borcia na różne sposoby, naciągał go na pieniądze, wymyślał mu różne sprawdziany, z których prawda było dużo śmiechu, ale na koniec dnia trochę się wstydziłem tych szykan. Niby nie było to nic poważnego, bo borcio też się śmiał, ale i tak to była rozrywka jego kosztem. Po dziesięciu minutach zobaczyłem nadchodzącego cyca. Był ubrany w czerwoną, pikowaną kurtkę. Na ramionach niósł czarny plecak. Był już naturalnie krępy, ale w tej kurtce wyglądał jak napompowany sterydami kark. Z daleka wydawał się łysy, bo miał bardzo krótko przystrzyżone, jasne włosy. I te wąsiki. To było dziwne połączenie. Wąsiki zapuścił już dłuższe niż włosy na głowie. Cmentarzofil! krzyknął z daleka. Nadchodzimy! Obok cyca szedł Rafał. Był to wysoki chłopak, ubrany w czarny, wełniany płaszcz do kostek, na nogach miał skórzane buty, a na głowie kapelusz. Był kompletnym przeciwieństwem cyca, jak poeta przy budowlańcu. Co tak długo wam zajęło? Zapytałem. Mieliście być za pięć minut. Łukasz zapragnął dokonać zakupów, powiedział Rafał, wbijając we mnie niebieskie, wodniste oczy jak zawsze mówił kpiąco drwiącym tonem. Bardzo rzadko używał ksywki Łukasza. Z reguły mówił na niego po imieniu. — No pewnie! — huknął Cycu. — Bo jak na cmentarz iść bez piwka? Co, piwowilu? Cieszysz się? Wyjął z głębokich kieszeni swojej kurtki puszkę Lagera i dźgnął mnie nią w brzuch. Kolejną podał Rafałowi, który przyjął ją bez skręcenia nosem. To był właśnie kłopot Rafała. Moim zdaniem zbyt dużo pił i to raczej mocniejsze alkohole niż piwo, to było niepokojące. To wejdźmy za bramę, bo będzie przejeżdżać patrol i nas zgarną — powiedział tylko i pchnął furtkę. Za bramą wydało mi się o wiele zimniej, jakbyśmy weszli do lodówki. Rafał pierwszy otworzył piwo i zaczął pić. Po chwili dołączyliśmy do niego z cycem. Miałem nadzieję, że alkohol trochę złagodzi głód, który cały czas skręcał mi żołądek. Przez chwilę piliśmy w milczeniu. Popatrzcie, jaki wielki księżyc, powiedział Rafał, wskazując na niebo. No, wielki jak cholera, przyznałem. Jak dupa Twojej matki, prychnął Cycu. Dobrze, że noc jest trochę jaśniejsza, lepiej film wyjdzie. Jak ty w ogóle coś nagrasz tym swoim aparatkiem? burknął Rafał. Tam nic nie będzie widać. Będzie, będzie, ty się nie martw o to getę. Pij swoje piwko lepiej. No, no, gul do buzi. No to jaki jest plan? Zapytałem, bo nie chciałem, żeby się zaczęli kłócić. Co ma Borciu powiedziane? A no tak, chłopaki, zaczął cycu. Po pierwsze, ma nie wchodzić bramą, ale od strony lasu. Tam wyjdzie od razu w te dzikie doły, nie? Dzikimi dołami nazywaliśmy najstarszą część cmentarza. Rosło tam wiele krzewów, teren był pofałdowany, i tam znajdowały się podobno masowe mogiły carskich żołnierzy z czasów napoleońskiej wyprawy na Moskwę. Niektórzy mówili, że dlatego ziemia się tam zapadała. Ale tam jest zerwany drut kolczasty, mruknął Rafał. A jak się zaplącze i zakrwawi? No to chyba dzięki temu będzie więcej smaczku, nie? Cycu uśmiechnął się złośliwie. Ale chyba tamtędy już chodził? — To wie, czego się spodziewać. — No nie wiem. Rafał skończył już swoje piwo, postawił puszkę na chodniku i zgniótł ją uderzeniem obcasa. Wyszedł mu naprawdę zgrabny, aluminiowy krążek. Podniósł go i schował do kieszeni płaszcza. Nie lubił śmiecić. — No dobra, a co potem? — zapytałem. — Co ma zrobić na cmentarzu? Cycu uniósł palec, że zaraz odpowie bo przechylał puszkę, by wypić swoje piwo. Potem rzucił ją pod nogi i beknął. Wiedziałem, że to zrobił, żeby zdenerwować Rafała. Ten jednak udawał, że tego nie zauważył, miał zadartą głowę i patrzył na księżyc. No, to Borcio ma zadanie, by znaleźć grup pułkownika, wyjąć z puszki, którą tam znajdzie, kartkę z hasłem i wysłać nam to hasło na maila wraz ze swoim selfie na tle grobu. I to ma najpóźniej zrobić do wpół do pierwszej. No dobra, mruknąłem. Może być. Też dokończyłem swoje piwo, zgniotłem puszkę tak jak Rafał i wrzuciłem do śmietnika, który stał obok furtki po wewnętrznej stronie ogrodzenia cmentarza. Po piwie zrobiło mi się trochę cieplej i do tego poczułem się pijany. Tak działa alkohol na pusty żołądek, ale i tak wciąż dokuczało zimno. Wpakowałem dłonie do kieszeni kurtki. Żałowałem, że nie zabrałem czapki i rękawiczek. Spojrzałem jeszcze raz w stronę najstarszej części cmentarza, tam gdzie znajdował się grób pułkownika. Nad ziemią snuła się mgła i tworzyła w niektórych miejscach białe jak mleko kałuże, z których wystawały betonowe, porośnięte mchem krzyże. Suche gałęzie, opadłe z drzew, wyglądały jak rozsapieżone pazury. O tak! Naprawdę współczułem Borciowi. No to co? Zapytał Rafał. Poprowadzisz Łukaszu? — Jasne. Ruszyliśmy w stronę najstarszej części Nekropolii. Cysu zapalił latarkę w swojej komórce, bo mimo świecącego księżyca i gwiazd oraz poświaty od ulicy, można było wpaść na jakiś złamany krzyż i to mogło się źle skończyć. Napadało tyle liści, że nie było widać przez to ścieżek między grobami. Wszędzie leżały suche gałęzie, a nawet całe odłamane konary. Gdy się na nie nadepnęło, trzeszczały i miałem wrażenie, że z takim właśnie odgłosem pękają ludzkie kości. Łukasz prowadził, za nim szedł Rafał, a na końcu ja. Nikt z nas się nie odzywał, ciągle miałem ochotę oglądać się za siebie. Wszędzie coś świszczało trzeszczało i chrobotało. Naszły mnie nagle wątpliwości, czy piekiełko, jakie chcieliśmy sprawić Borciowi, to dobry pomysł. Gdyby mnie takie urządzili, dostałbym chyba zawału ze strachu. Cycu długo nie mógł znaleźć grobu pułkownika, bo nie był to jakiś wielki grobowiec, a do tego pokrywały go liście, więc całkowicie wtapiał się w tło. Wszędzie wokół stały równe rzędy identycznych krzyży, w końcu jednak głównie dzięki wskazówkom Rafała znaleźliśmy się na miejscu. Grób pułkownika miał pewnie za 6 metrów kwadratowych, ale był niski, bo sięgał do połowy uda. Czarną, niemal kamienną płytę pokrywały żółte i czerwone liście. Na środku grobowca stał wykonany z kamienia wazon. Podobno elementem grobu przed laty była też stojąca na granitowej płycie głównej głowica z imieniem i nazwiskiem pułkownika. Ale wykonano ją z marmuru i to jakiegoś podobno włoskiego, więc ją ktoś ukradł. To masz tą puszkę z kasłem? zapytałem cyca, który nagle stanął bez ruchu, gapiąc się między drzewa. Była już za dziesięć dwunasta. Zostało niewiele czasu, by przygotować się na przyjście borcia. Łukasz nie odpowiedział. Stał jak skamieniały i gapił się ciągle między drzewa. Już chciałem go szturchnąć, ale nagle wyciągnął rękę, wskazując na coś przed sobą. Tam, widzieliście go? Szepnął. Powiedział to takim tonem, że włosy stanęły mi na karku. Wytężyłem wzrok, ale widziałem tylko spadające leniwie liście, czarne pnie drzew, krzyże, snującą się między nimi białawą mgłę. Jezu, te oczy, szepnął cycuł, ale ja nadal nic nie widziałem. Poczułem, że nie mogę przełknąć śliny. Zrobiło mi się gorąco. Nagle jednak Łukasz odwrócił się i zaświecił na mnie i Rafała latarką. Odsłonił swoje końskie zęby w szerokim uśmiechu. — Narobiliście w gacie, co? — zaśmiał się. — O, filofil to zbladł jak ściana. Pewnie w gadkach mokro. — Przestań. Wycharczałem przez ściśnięte gardło. Dawaj w końcu tę pieprzoną puszkę — bo zaraz Borciu przyjdzie i wszystko spalisz. Dobra, dobra, już wyjmuję. Cycu rozpiął kurtkę i wyjął z wewnętrznej kieszeni przerżniętą na pół puszkę po piwie. Rafał w tym czasie zaczął zrzucać liście z płyty nagrobnej. Odsłonił jakieś napisy zrobione cyrylicą. Nikt z nas nie znał rosyjskiego, więc nie wiedzieliśmy, co tam było zapisane. Cały grób chcesz wyczyścić, getę? Zapytał Cycu. Czy mogę już stawiać puszkę? Rafał nadal zgarniał liście, ale nagle zatrzymał się. Popatrzcie, powiedział, w tym wazonie stoją kwiaty. To są róże. Trzy czarne róże. Podszedłem do nagrobka i spojrzałem na kwiaty. Trudno je było dostrzec z powodu ich barwy. Wyglądają na świeże powiedziałem ze zdumieniem. I ktoś nawet nalał wody. Patrzyliśmy z Rafałem na trzy róże jak zahipnotyzowani. Były naprawdę piękne i duże. Nagle jednak Cycu wskoczył na płytę nagrobną i kucnął przy wazonie. — Włożymy puszkę do środka zamiast tych chwastów, co? Zaproponował. — Będzie bardziej to zajebiste, bo jak pociągnę żyłkę, to puszka stąd wyskoczy, zabrzęczy i porcią się postra ze strachu. cycuł wyjął róże i rzucił je niedbale na płytę nagrobną. — To dziwne — ale zrobiło mi się ich żal. Nie lubiłem, jak ktoś bezmyślnie niszczy piękno. Wyciągnąłem rękę i podniosłem kwiaty. — Słuchaj, włóż je do środka — poprosiłem Łukasza. — Ktoś się postarał, żeby je tam włożyć. Zmieszczą się obok puszki. I jak będziesz ją wyciągał, to się poruszą. Będzie nawet lepszy efekt. Cycu zaświecił mi latarką w twarz. — Przestań mi pierdolić w efekcie, bo ja jestem od efektu. E! — eh. Ty chyba się boisz różofilu, co? Boisz się, że cię ktoś za tę róże ukaże? Cycu poruszył wąsikami nerwowo. Jakiś duch, upiór? Wampir? Nie, no co ty. Ale ktoś się postarał, żeby je tu włożyć, no i? Sroi! Syknąłem. Są trzy. O jednej decyduję ja. I moja niech zostanie tutaj. Wsadziłem kwiaty do wazonu. Aha, no dobra! To ta jest moja! Łukasz podniósł jedną z róż i patrząc mi w oczy, urwał kwiatostan i rozgniódł go w pięści. O, jaki twardziel, ten nasz Łukasz? zakpił milczący dotąd trafał. Rozgniótł róże na cmentarzu. Ja pierdolę. Czarną różę rozgniótł i to jedną ręką. Brawo! Brawo! Sięgnął po swój kwiat. I zbliżył go do nosa. O, one nawet pachną dziwny zapach ja ją sobie chyba zatrzymam. Powoli obdarł wszystkie kolce z łodygi i włożył sobie kwiat do kieszeni płaszcza, tak by wystawały tylko czarne płatki. Ewa lubi takie klimaty pewnie jeszcze nie widziała czarnej róży ja przynajmniej na żywo nie widziałem. Dobra, przestańcie o tych chwastach! Zdenerwował się łukasz, spoglądając na zegarek. Jest za siedem dwunasta, zaraz będzie borcio! Włożył puszkę do wazonu i rozwijając przywiązaną do niej żyłkę, zszedł z płyty nagrobnej. Potem ukląkł, zdjął plecak i zaczął wyjmować potrzebne do wystraszenia borcia przedmioty. Mam łańcuch, dzwonek i dla każdego świeczkę z zapałkami, bo wy przecież nie macie ognia, co? I co mamy z tym zrobić? Zapytał Rafał. — No jak to co? Jak będzie nadchodził, to zapalacie świecę i brzęczycie łańcuchami albo tym dzwonkiem. Ale musicie być trochę dalej od grobu, nie? Żeby jednak podszedł. Schowałem mu łańcuch i świece do kieszeni. Rafał zabrał dzwonek. Cycu rozgarnął liście obok grobu i rozłożył karimatę na czarnej ziemi. Położył się na niej. — Przywalcie mnie teraz liśćmi! — poprosił. W jednej ręce trzymał żyłkę, a w drugiej smartfona. Ale są mokre, zaprotestowałem. Zamarzniesz, chłopie. Trudno, poświęcę się, mruknął, zakładając na twarz kominiarkę. Czego się nie robi dla dobrego pranka, nie? To dla was też robię, chłopaki. To wy będziecie mieli najlepszy widok. Przysypaliśmy go z Rafałem tak dokładnie, że nie było go widać z odległości metra. Potem poszliśmy zająć stanowiska. Ja udałem się na prawo, a Rafał zaczął przebijać się przez liście w przeciwnym kierunku. Obaj zapaliliśmy latarki w komórkach. Po jakiś dziesięciu metrach znalazłem dobre miejsce i usiadłem na korzeniu drzewa za betonowym krzyżem. Nie odchodziłem za daleko, bo chciałem wszystko dobrze widzieć. Postawiłem świecę na jednym z ramion krzyża. Na drugim zawiesiłem łańcuch, a potem zmniejszyłem jasność latarki do najmniejszej wartości. Spojrzałem na zegarek. Było już po dwunastej, ale Borcio miał czas do wpół do pierwszej, więc mogłem sobie jeszcze dość długo poczekać. Ale co, musiał czuć cycu, leżąc pod tymi liśćmi. Nie chciałbym się z nim zamienić. I wtedy przyszło mi do głowy, żeby odwrócić trochę tego pranka, którego planował Łukasz, żeby mu utrzeć nosa. Mogliśmy nastraszyć cyca zamiast Borcia. Rafał na pewno by się zgodził. W końcu jednak zrezygnowałem. Mogło przecież nie wypalić. Po kilku minutach czekania zrętwiały mi nogi, zacząłem szczękać zębami, żałowałem, że nie założyłem długich skarpetek, zimno mi było w kostki. Nad głową stękały drzewa, lekko kołysząc się na wietrze, spadały suche gałązki i liście. Miałem też wrażenie, że ktoś krąży w oddali, między krzyżami. Osłaniany przez kłębiącą się nad ziemią mgłę. Nie widziałem Rafała. Dobrze ukrył się w zaroślach. Nagle, po drugiej stronie grobu pułkownika, zapaliła się świeca. Zdziwiłem się, bo dawała naprawdę dużo światła. Widocznie Rafał dostrzegł naszą ofiarę i zrobił to, o co prosił łukasz. Po chwili zobaczyłem również światło latarki, którą niósł borcio. Chłopak szedł bardzo powoli. I ciągle rozglądał się na boki. Był tak skulony, że wyglądał jak garbus. Ubrał się w niebieską kurtkę i czerwoną czapkę. Upodobnił się trochę do Krasnala z bajek. Kiedy zobaczył świeczkę Rafała, zatrzymał się i skierował tam snop światła. Ale na grobie stała po prostu pojedyncza świeczka. Rafał musiał się ukryć za drzewem. Borcio błądził snopem światła po krzyżach, drzewach i grobach. Ale po chwili ruszył znowu do przodu. Chciał robić jak najmniej hałasu, ale i tak gałęzie trzaskały mu pod stopami. W koronach drzew nagle przebudziły się ptaki. Wrony latały z gałęzi na gałąź i zaczęły krakać. Z oddali słychać było sowę albo puchacza. Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem zapałki. Zapaliłem świece, potem ukryłem się za pniem drzewa. Borcio zaświecił w moją stronę, i chyba mnie zauważył. To wy tam, chłopaki? Krzyknął drżącym głosem. Nie odezwałem się i stałem wyprostowany za drzewem. Miałem ręce zgrabiałe z zimna. Usłyszałem dzwonek. Rafał uderzył trzy razy. Światło oddaliło się od mojego drzewa i wyjrzałem, by popatrzeć na borcia. Ten cofnął się kilka kroków. Stał przez chwilę, jakby się zastanawiał, czy warto iść dalej. Podniosłem z ziemi patyk i trąciłem łańcuch wiszący na jednym z ramion krzyża. Chyba zabrzęczał za cicho, albo zagłuszył go wiatr i wrony, bo Borcio ruszył przed siebie. Skierował światło wprost na grób pułkownika. Wyróżniał się, bo nie było na nim liści. Rafał przestał dzwonić. Borcio miał taki wyraz twarzy, jakby miał zaraz narobić w portki. Trzęsły mu się wargi. Szedł tak ostrożnie, jakby ktoś mu kazał przejść przez pole minowe. Wyjąłem komórkę i zacząłem go filmować w trybie nocnym. Nie wiedziałem, czy z tego coś wyjdzie, ale było trochę światła od świec i wielkiego księżyca nad naszymi głowami. Borcio podszedł powoli do grobu. Telefon drżał mu w rękach, dotknął granitowej płyty i oparł się o nią, jakby nagle stracił wszystkie siły. Chyba coś mu się pomyliło, bo zamiast szukać puszki z hasłem, odwrócił się, by zrobić sobie selfie. Wyciągnął przed siebie telefon i po chwili błysnęła lampa. Popatrzył na ekran smartfona, czy zdjęcie dobrze wyszło, i wtedy wrzasnął, tak rozdzierająco, że aż podskoczyłem. Komórka prawie wypadła mi z ręki. Cycu wyskoczył ze swojej kryjówki i ryknął, ale borcio rzucił swoją komórkę i zaczął uciekać w ciemność. Nie wiedziałem, że jest zdolny do takiego sprintu. Już po dziesięciu sekundach zniknął w mroku i mgle. Wracaj! krzyknął Cycu. Jeszcze puszka, kretynie! Musisz podać hasło! Bez hasła, stuwa moja! Patrzyłem długo między drzewa, na kłębiącą się mgłę, ale Borcio nie wrócił. Widocznie spanikował i był już daleko. Wyłączyłem nagrywanie w telefonie i podbiegłem do Cyca który otrzepywał się z liści. Z drugiej strony nadszedł Rafał. Ale się posrał, co? Chwalił się Cycu. Nieźle go wystraszyłem. — To nie ty, powiedziałem, nachylając się, by podnieść telefon borcia. On się wystraszył wcześniej, wrzasnął przed tym, gdy ty wyskoczyłeś z zagrobu. Pierdolisz. Cycu chciał się kłócić, ale ja zobaczyłem wtedy ekran smartfona borcia. Poczułem, jakby ktoś wlał mi do serca ołów. Zemdliło mnie ze strachu. Rafał spojrzał mi przez ramię i jęknął tylko. Na pierwszym planie był blady jak kreda borcio, ale za nim, na nagrobku, klęczała kobieta w ciemnej sukni i wkładała do kamiennego wazonu dwie czarne róże. Bałem się spojrzeć na grób, ale musiałem. Powoli odwróciłem głowę. Nie było na nim kobiety, ale w wazonie stały znowu trzy czarne róże. O kurwa! szepnął Cycu i odszedł od płyty nagrobnej na dwa kroki. Ściągnął kominiarkę i dostrzegłem, że jego twarz poczerwieniała, wargi drgały mu, jakby coś szeptał. Rafał sięgnął do kieszeni, jego róża zniknęła. Nagle wszyscy trzej poczuliśmy potrzebę bycia bardzo blisko siebie jak kurczaki, które widzą lisa. Niemożliwe. — Niemożliwe, niemożliwe, to niemożliwe — szeptał Cycu. — To musiał być Borcio. On to jakoś zrobił, po prostu się spodziewał. Jest sprytny, to niemożliwe. Odebrał mi telefon i powiększył kobietę z różami. — Jebany, nieźle to musiał sobie... Zamilkł, bo zdał sobie sprawę, że gada głupoty. Bordzio w pierwszej klasie liceum niemal nie zdał z pięciu przedmiotów, w tym z plastyki. Przepuścili go z powodu błagań matki. On nie był w stanie takiego czegoś wymyślić, a co dopiero wykonać. — Spokojnie, chłopcy — odezwał się Rafał. — Najważniejsza rzecz to nie rozdzielać się. Wiecie, że to się źle kończy. Do ogrodzenia cmentarza jest jakieś dwieście metrów. Przejdziemy je sobie spacerkiem i będzie dobrze. — Trzeba utrzymać nerwy na wody — tłumaczył, ale głos mu drżał. Nawet jakbyśmy przyjęli, że Bordzio był w stanie przygotować sobie wcześniej fotomontaż, to jak sprawił, że w wazonie pojawiły się znowu róże i jak róża zniknęła z kieszeni Rafała. I wtedy usłyszeliśmy uderzenie w dzwon. Dźwięk dochodził jakby z ziemi, a dokładnie z grobu pułkownika. Cycu zerwał się pierwszy do biegu. Jeszcze dźwięk dzwonu nie wybrzmiał całkowicie, a on wytrącił mi telefon Borcia łokciem i pobiegł w stronę cmentarnej bramy. Rafał ruszył za nim, ale po kilku metrach potknął się i przewrócił. Poderwał się jednak błyskawicznie i oblepiony butwiejącymi liśćmi i ziemią biegł dwa metry za Cycem. Ja stałem obok grobu pułkownika, sparaliżowany strachem. Po prostu nie mogłem się ruszyć. Czułem, że mrowi mi całe ciało, od twarzy aż po stopy. Przed oczami pulsowała czerwień, a w gardle tkwiła wielka gula. Chciałem krzyczeć, biec, ale zamiast tego patrzyłem jedynie na oddalające się plecy kolegów, którzy nagle, o wiele wcześniej niż powinni, zniknęli w ciemności, jakby coś wciągnęło ich pod ziemię. Dzwon w grobie pułkownika uderzył drugi raz, a ja nadal nie mogłem się ruszyć. Zamknąłem oczy i próbowałem uspokoić oddech. Wokół trzeszczały drzewa, szumiały liście i wiatr, cały czas krakały wrony. Za szybko oddychałem, wciągałem w siebie za dużo tlenu i zaczęło mi się kręcić w głowie. Udało mi się jednak wstrzymać oddech i otworzyłem oczy. Wpatrywałem się w wąszałe krzyże i leżące na ziemi liście. To było lepsze, niż przypominanie sobie twarzy tej kobiety, wkładającej róże do wazonu. Pojawiła się natychmiast, gdy zamknąłem powieki, uśmiechała się do mnie. Jej oczy były w całości czarne, jak bezdenne dziury. Dzwon przestał bić i poczułem, że znowu mogłem się ruszać. Pragnąłem tylko wydostać się z tamtego przeklętego cmentarza. O niczym innym nie myślałem. Po prostu ruszyłem w kierunku, w którym uciekł Cycu i rafał. Szedłem powoli, patrząc uważnie pod nogi. Ostrożnie stawiałem stopy. Serce biło mi tak szybko, jakbym właśnie skończył stumetrowy sprint. Krok za krokiem szedłem przed siebie. Mijałem kolejne krzyże, drzewa i sterty suchych gałęzi. Nad głową krakały wrony, szumiał wiatr. Nagle za jednym z nagrobków dostrzegłem borcia. Kulił się, chowając głowę między kolanami. Kołysał się w przód i w tył, jak dzieci w sierocińcu. To nieprawda, nieprawda, nieprawda szeptał, drżąc na całym ciele. Borcio powiedziałem łagodnie i dotknąłem jego ramienia To ja nie bój się wyjdziemy stąd razem wstań. Odwrócił się do mnie i popatrzył w oczy. Myślałem, że zacznie krzyczeć ale skinął głową na znak zgody. Dobrze, dobrze, Karol. Ty jesteś z nich najlepszy. Zawsze byłeś najlepszy. Głupio się poczułem. Po co nam to było, zabawa, kosztem innych? Podałem mu rękę i podniósł się z ziemi. Idę za tobą, powiedział, szczękając zębami. Ty idziesz pierwszy. Oczy chłopaka biegały na wszystkie strony. Był na skraju paniki. Ruszyłem. Księżyc wszedł za chmury i zrobiło się ciemniej. Mgła zgęstniała, kłębiła się na wysokości kolan. Potykałem się o gałęzie, ale utrzymywałem kierunek, nie oglądałem się za siebie. Słyszałem, że Borcio idzie za mną. I nagle straciłem grunt pod nogami, zamachałem rękami i z krótkim okrzykiem poleciałem w dół. Zdołałem odwrócić się do Borcia i wyciągnąć rękę, ale ten objął się jedynie ramionami i zaczął przeraźliwie krzyczeć, jak dziecko. Które straciło matkę. Leciałem w dół dziwnie powoli. Powietrze zgęstniało na chwilę, a głos borcia stawał się coraz niższy, grubszy, aż w końcu zamienił się w coś podobnego do grzmotu. Później lot przyspieszył i upadłem na plecy, w kupę suchego jak pieprz pyłu. Podniosłem się natychmiast na nogi i zacząłem kaszleć. Wokół wirował kurz. Wyjąłem komórkę i włączyłem latarkę. Byłem w okrągłym, ceglanym pomieszczeniu o średnicy jakieś sześciu metrów. Wyglądało jak studnia z nachylonymi do wewnątrz ścianami. Od razu pomyślałem, że to po prostu pułapka. Ściany wbudowano pod kątem, żeby nikt nie wyszedł na górę. Przez kłębiącą się wysoką mgłę widziałem, że Borcio stoi nadal nad krawędzią cały czas z dłońmi przy twarzy. Nic nie robił, nawet już nie krzyczał, Patrzył tylko na mnie, jakby sparaliżował go strach. Idź po linę, albo zadzwoń po kogoś! krzyknąłem. Borciu! przerwałem, bo nie lubił swojego przyzwiska. Albert! Zadzwoń po kogoś! Zapamiętaj to miejsce i zadzwoń! Tamten jednak nie reagował. Wciąż stał jak słup. Cieszyłem się, że nie uciekł i to byłoby gorsze niż ten paraliż, ale coś mnie w tym jego bezruchu niepokoiło. Poczułem lód w żołądku. Przez chwilę myślałem, że zobaczył tę kobietę. To ona zastawiła na mnie tę pułapkę. Czułem to. Usiadłem w pyle i czekałem kilka minut, patrząc na borcia. Kurz powoli opadał i widziałem Alberta coraz wyraźniej. Jego ciało było wychylone w przód, miał otwarte usta, jakby krzyczał. Nikt nie wytrzymałby w takiej pozycji długo, w tak perfekcyjnym bezruchu. Było w tym coś dziwnego. Popatrzyłem na ekran smartfona. Oczywiście nie miałem zasięgu, jakżeby inaczej. Nie sądziłem też, żeby krzyki pomogły. Nikt nie chodził po cmentarzu o tej porze. Pomyślałem, że w najgorszym razie będę musiał poczekać do rana. Wtedy Cycu i Rafał zorientują się, że nie wróciłem i mnie znajdą. Rozejrzałem się po ceglanych ścianach. Ta dziwna pułapka, w którą wpadłem, musiała być bardzo stara. Cegły kruszyły się, pamiętały czasy Napoleona i budowę fortyfikacji wokół naszego miasta. Na jednej znalazłem nawet wyrytą datę produkcji 1811. Po kolejnych piętnastu minutach zrozumiałem, że z borciem działo się coś dziwnego stał tam ciągle nade mną nieruchomo wychylony do przodu i z otwartymi ustami gdy przyjrzałem się dokładniej miałem wrażenie że nie mruga ale nie to było najgorsze obok niego zauważyłem liść wisiał tam nieruchomo jak zawieszony na sznurku poczułem że puchnie mi gardło a w żołądku pojawiła się lodowata kula zorientowałem się że przecież na dole powinny być liście a nie było ani jednego Namacałem w kieszeni pudełko zapałek i rzuciłem nim, próbując trafić w borcia. Zagłębiło się w mgłę jak w gęsty budyń. Zawisło tam w takim samym bezruchu, jak liść. Zrozumiałem, co się stało. Tam, na górze, czas płynął o wiele wolniej, może nawet się zatrzymał. Pierwszy raz spotkałem się z czymś nadprzyrodzonym. Nie dowierzałem, ale jednocześnie przecież widziałem to na własne oczy. Nikt nie mógł tego przygotować. Cycu wpadł na pomysł z cmentarzem dopiero po południu. Zresztą ja byłem nikim. Po co ktoś miał mnie nabierać? Zacisnąłem zęby. Łzy napłynęły mi do oczu. Usiadłem w pyle i pomyślałem, że tam umrę. Nie miałem szans wyjść na górę. ściany były nachylone pod zbyt ostrym kątem. Przez chwilę szlochałem i użalałem się nad sobą. Nawet zacząłem się modlić, ale co ja mogłem obchodzić Boga, nie tak, jak ja zostawiał już na pastwę losu. Musiałem sobie radzić sam. — Nie, kurwo! szepnąłem przez zaciśnięte zęby. — Nie umrę tu! Przetarłem oczy z łez i rozejrzałem się po moim więzieniu. Nisko pod ścianami było znacznie ciemniej. Tam mogłem znaleźć coś przydatnego. Obszedłem na czworaka pomieszczenie z włączoną latarką w smartfonie. Wszystko pokrywał tylko ten pył. Jakbym poruszał się na wydmie. Żadnych robaków, żadnych pająków, żadnych pajęczyn. Ale nagle dostrzegłem coś, co spowodowało, że serce zabiło mi żywiej. Z jednej strony przy samej podłodze cegły ułożono inaczej. Tworzyły tam łuk nad jakimiś drzwiami. Zacząłem odgarniać dłońmi pył, i po chwili odsłoniłem zasypany korytarz. Zaświeciłem do środka. Był wąski jak studienka kanalizacyjna, ale mogłem tam wpełznąć. Pył zasłaniał tylko wejście i pokrywał dwa pierwsze metry dna tunelu. Potem dostrzegłem jedynie czerwoną cegłę. Nie miałem zamiaru tam wchodzić. Bałem się. Mogłem przecież trafić w jeszcze gorsze miejsce. A jakbym został zasypany? I nie mógłbym dostać się z powrotem do studni? Nagle wpadłem jednak na pomysł. Pył nie osypywał się jak piasek. Był stabilniejszy. Gdyby było go wystarczająco dużo, to mógłbym usypać z niego kopiec pod jedną ze ścian i może dosięgnąłbym wtedy krawędzi dołu i wydostał się z tego bez czasu. Plan nie był doskonały, ale na pewno lepszy niż czekanie. Zacząłem kopać w pyle. Nie miałem żadnego narzędzia, tylko własne dłonie. Na początku próbowałem nim rzucać, ale zaczął wirować w powietrzu i nie mogłem oddychać, drapał w gardło. Zrobiłem więc kieszeń z kurtki na brzuchu i nosiłem go w niej pod jedną ze ścian. Głębiej pył stawał się gruboziarnisty. Natrafiłem też na małe kamienie. Rzuciłem jednym z nich w borcia, ale wbił się w mgłę obok pudełka zapałek. Kopałem dalej i po kilkunastu minutach natrafiłem na coś brązowego, twardego i gładkiego. Na początku myślałem, że to podłoga, ale okazało się, że znalezisko jest okrągłe. Kiedy zorientowałem się, co znalazłem, wstrzymałem oddech. Serce waliło mi jako szalałe. Odkopałem ludzką czaszkę. Nie była gładka jak na filmach, ale brązowa, z zaschniętą na wierzchu skórą. O Jezu, Jezu, Jezu! I wybierałem dalej gruboziarnisty pył, ale w oddaleniu od czaszki nie chciałem jej dotykać. Moja górka robiła się coraz wyższa, miała już jakieś półtora metra i ciągle rosła. Kopałem cierpliwie i znowu na coś natrafiłem. Tym razem wyczułem gładki materiał. Przyjrzałem się bliżej. To było tworzywo sztuczne czerwony poliester. Odkopałem trochę. A potem pociągnąłem silnie. Ciężko wychodziło, coś trzasnęło, materiał zaczął się rwać, ale ciągnąłem dalej. Po chwili zrozumiałem, że trzymam w dłoniach rękaw w kurtki. To była pikowana czerwona kurtka, ale wyblakła i nie tak czerwona jak ta cyca. Oszukiwałem się, że to nie może być kurtka cyca, ale w głębi serca wiedziałem, że to właśnie jego. Szarpnąłem mocno i wyciągnąłem ją razem z jedną zmumifikowaną ręką, kawałkiem kręgosłupa i żebrami. Zrobiło mi się słabo. Na kościstym nadgarstku zauważyłem zegarek cyca. Nie mogłem się mylić, ale to było niemożliwe. Widziałem go przecież pół godziny wcześniej. Nie mógł umrzeć i wyschnąć w pół godziny. Wstałem z klęczek i oparłem czoło o ścianę z chłodnych cegieł. Próbowałem się uspokoić. Przede mną leżał cycu i to nie podlegało wątpliwości. Zrozumiałem, że to, co jeszcze rano wiedziałem o otaczającym mnie świecie, wywróciło się do góry nogami. Spojrzałem w górę. Borcio cały czas tam stał, nachylony nad otworem i z otwartymi ustami. W mgle wisiały zapałki, liść i kamień. Podszedłem na czworakach do brązowej czaszki. Odkopałem ją do końca i spojrzałem na zęby na górnej szczęce. Jedynka była wyszczerbiona. To był cycu. Wyglądał, jakby umarł tu sto lat temu. Albo jeszcze wcześniej. Przeszukałem kieszenie wyciągniętej z pyłu kurtki. Poliester wyblakł, stał się kruchy, a nitki, które powodowały pikowanie, w wielu miejscach pękły. Znalazłem zapalniczkę. Nie było już w niej gazu, ale plastikowe i metalowe części ocalały. Telefon komórkowy Łukasza nie działał. Baterie były oczywiście rozładowane. Wykopałem z pyłu szczątki cyca. Na szczęście kości nie miały żadnego zapachu. Wydawały się kruche. Miałem wrażenie, że gdyby mnie mocno ścisnął w dłoni, to zamieniłyby się w proch. Przeniosłem je wszystkie pod ścianę i z szacunkiem ułożyłem w kopiec. Na bok odłożyłem buty, które mogłem do czegoś wykorzystać i klucze do mieszkania cyca. Zacząłem kopać dalej i po dwudziestu minutach wybierania pyłu natrafiłem na ceglaną podłogę pomieszczenia. Zauważyłem na niej wiele napisów, ale nic nie zrozumiałem, bo alfabet nie był łaciński. Znalazłem jednak również kilka rysunków przedstawiających róże. O co chodziło z tą różą? Poczułem, jak rośnie we mnie gniew. Z oczu popłynęły łzy. Ja odłożyłem róże, wrzasnąłem. Unosząc głowę, jakby gdzieś nade mną ktoś nasłuchiwał, odłożyłem ją! Ja jedyny odłożyłem! Uderzyłem pięścią w podłogę. Wiedziałem już, że pyłu jest za mało, by usypać kopiec o wystarczającej wysokości. Mógł mieć najwyżej dwa i pół metra, ale co dalej? Potrzebowałem jeszcze co najmniej dwóch. Oblizałem usta, chciało mi się pić. Suche powietrze w pomieszczeniu wyciągało ze mnie wodę. Cycuł nie dał rady wyjść. Dlaczego ja miałem dać radę? W czym byłem lepszy? Zdołałem jeszcze powiększyć kopiec o pół metra. Natrafiłem wielokrotnie na niewielkie fragmenty kości, zęby i metalowe guziki oraz sprzączki. Wiedziałem już, że ten pył powstał z ludzkich szczątków: z kości, skóry, mięśni i ubrań. Ile tu musiało umrzeć ludzi? Jeżeli z człowieka skremowanego zostaje urna prochu, to tutaj? Musiały umrzeć co najmniej setki, może i tysiące. Ale jak to było możliwe? Ostrożnie wszedłem na kopiec. Nogi zapadły mi się do połowy łydek. Do mgły na górze brakowało mi około półtora metra. Mógłbym próbować podskoczyć, ale nie miałem się za co złapać, a pył osunąłby się jeszcze niżej. Gdybym spadł na podłogę, mógłbym skręcić nogę. Tego nie chciałem. Zszedłem powoli z kopca i popatrzyłem na wejście do tunelu, które odkryłem na początku. Wiedziałem, że to była jedyna droga ucieczki. Wyjąłem smartfona i spojrzałem na stopień naładowania baterii. Zostało 37%. Kiedy zajrzałem do tunelu, drgnąłem. Tuż przy wejściu leżała zasuszona czarna róża. Zastanawiałem się, czy to był znak, że powinienem tam iść, czy może ostrzeżenie. Ale i tak nie miałem wyjścia. Podniosłem kwiat ostrożnie i odłożyłem za siebie, uważając, żeby nie spadł ani jeden płatek. Uruchomiłem latarkę i zacząłem się czołgać. W korytarzu pachniało ziemią i czymś gorzkim. Nie był to jednak smród zepsucia ani padliny. Nic odpychającego cegły do połowy wysokości owalnego tunelu miały ciemnozielony kolor. Jakby przed laty płynęła nimi brudna woda. Czołgałem się prostym korytarzem, ale czułem strach, bo światło mojej latarki nie sięgało jego końca. Pomyślałem przez chwilę, że może nie ma końca. Może się ciągnie kilometrami i przyjdzie mi umrzeć z wyczerpania, głodu i zimna. Po kilkudziesięciu metrach zaczęły mnie boleć barki. Obtarłem sobie kolana i łokcie, ale posuwałem się do przodu. Wtedy nagle usłyszałem kroki. Zbliżały się. Miałem wrażenie, że powyżej jest kolejny korytarz. Zatrzymałem się i nasłuchiwałem. Brzmiało to tak, jakby maszerował tam oddział żołnierzy. Miarowo uderzali wojskowymi buciorami o beton. Z sufitu sypał się ceglany pył. Zacząłem kaszleć. Po chwili jednak maszerujący oddział oddalił się i znowu słyszałem tylko szum. I dalekie echa ludzkich krzyków. Miałem wrażenie, że korytarz się zwężał. Coraz trudniej było mi przeciskać się dalej. Kolana i łokcie pulsowały bólem. Czy kiedykolwiek czołgaliście się kilkaset metrów w cienkich spodniach, po chropowatej, pokruszonej cegle? Jeżeli nie, to nie wiecie co czułem. Miałem wrażenie, że kolana są całe we krwi. Czułem, że przesuwam je po tłuczonym szkle. Nie miałem jednak zamiaru ich oglądać. Gasiłem też co jakiś czas latarkę, bo nie wiedziałem jak długi jest korytarz i musiałem oszczędzać baterię. Doczołgałem się do skrzyżowania. Korytarz rozdwajał się i wtedy światło latarki zaczęło gasnąć, a to było przecież niemożliwe. Specjalnie oszczędzałem baterię i jak mogła w kilka minut rozładować się całkowicie, zanim komórka zgasła. Zobaczyłem jednak, że w jednej odnodze tunelu leży czarna róża. Uznałem, że to wskazówka kogoś życzliwego. W kompletnej ciemności podniosłem różę i z szacunkiem przełożyłem ją za siebie. Znowu zacząłem się czołgać. Nie wiedziałem, jak długo to potrwa. Wszystko tonęło w gęstym mroku. Żałowałem, że rzuciłem pudełkiem zapałek w stronę borcia. Teraz mógłbym co jakiś czas zapalać jedną i orientować się, gdzie jestem i czy przypadkiem nie ma przede mną jakiegoś rozwidlenia z różą, która wskazuje drogę. Bo tego właśnie obawiałem się najbardziej, że napotkam na jakieś skrzyżowanie, nie zauważę czarnego kwiatu i pójdę nie tam, gdzie trzeba. Może w stronę tych żołnierzy, którzy co jakiś czas maszerowali nade mną i krzyczeli coś w niezrozumiałym dla mnie języku. Miałem wrażenie, że to rosyjski, ale nie mogłem być pewien. Gdzieś daleko słyszałem nawet salwy oddawane z broni palnej. Zaciskałem zęby z bólu i posuwałem się wolno do przodu. Co kilka ruchów wyciągałem rękę przed siebie, badając, czy korytarz nie rozgałęzia się i czy któraś z odnóg nie prowadzi do góry. Po wielu łagodnych zakrętach dostrzegłem nikłe światło na końcu korytarza. Ucieszyłem się. Tam mogło być wyjście. Zwolniłem jednak zamiast przyspieszyć. Musiałem zebrać siły. Bałem się, że jak wyjdę z korytarza, to będę musiał walczyć albo uciekać. Zacząłem dygotać, nie wiedziałem do końca, czy to z zimna, czy strachu. Powoli czołgałem się w kierunku światła. Kiedy byłem jedynie trzy metry przed końcem tunelu, poczekałem, aż uspokoi mi się serce. Nasłuchiwałem, by sprawdzić, czy coś lub ktoś czai się przede mną. Nic jednak nie usłyszałem i wyczołgałem się do kolejnego pomieszczenia. Wyglądało jak krypta. Z sufitu, który tworzyła biała mgła, dobiegało słabe światło. W centralnym miejscu stał otwarty, kamienny sarkofag. Zdobione płaskorzeźbami wieko leżało obok, na ceglanej podłodze. Nie wstałem na nogi tylko kucając, oparłem się o ścianę. Bałem się, że wewnątrz sarkofagu czeka na mnie jakiś potwór. W tym miejscu wszystko było możliwe. Może te róże były po prostu sposobem, by mnie zwabić do grobowca. Czekałem długo, gotowy w każdej chwili wczołgać się z powrotem do korytarza, ale nic nie usłyszałem. Pole widzenia zasłaniał mi olbrzymi sarkofag, ale obok zauważyłem coś, od czego serce zabiło mi mocniej. Po prawej znajdowała się drewniana, oparta o ścianę drabina. Jej szczyt ginął w świetlistej mgle na suficie. To była moja droga ucieczki. Na ścianie naprzeciwko zobaczyłem wejście do kolejnego tunelu. Też był tak mały, jak studzienka kanalizacyjna. Popatrzyłem na kolana. Spodnie były dziurawe, a materiał przesiąknięty krwią. Kurtka przetarła się na ramionach, przykleił się do niej brudny, ceglany pył. Podniosłem się powoli na nogi, próbując nie wydać żadnego dźwięku. Spojrzałem na sarkofag i zamarłem z przerażenia. Za nim, na ławeczce, siedziała kobieta w czarnej sukni. Na kolanach trzymała trzy róże. Kwiaty były świeże, na płatkach łyszczały krople wody. To tę kobietę widziałem na zdjęciu borcia. Miała bladą twarz, uśmiechała się łagodnie, a jej gałki oczne były całkowicie czarne. Patrzyła na ciało w sarkofagu. Wydawała się mnie nie dostrzegać. Było jednak w niej coś groźnego. Zachowywała się, jakby czegoś broniła i czuwała. Popatrzyłem w górę. Czasami mgła, która tworzyła sufit, przerzedzała się. I wtedy mogłem dostrzec nocne niebo nad cmentarzem i księżyc. Byłem tak blisko. Od drabiny dzieliły mnie jedynie trzy metry, ale kobieta na ławce miała do niej jeszcze bliżej. Wystarczyło, że wstanie i wyciągnie rękę, a już będzie mogła mnie chwycić za kurtkę. Nie miałem jednak wyjścia. Musiałem uciec. Uczyniłem pierwszy krok w stronę drabiny, i wtedy kobieta podniosła na mnie wzrok. Z jej twarzy Zniknął uśmiech, w piersi eksplodowało mi gorąco, gardło zacisnęło się, i rozważałem, czy nie rzucić się w stronę drabiny, ale nie zrobiłem tego. Kobieta nie zachowywała się agresywnie. Wstała powoli, dwie z róż położyła na krawędzi sarkofagu, a z ostatnią ruszyła w moją stronę. Zauważyłem jednak, że w drugiej dłoni trzyma długą oficerską szablę. Klinga była czerwona od zaschniętej krwi. Kobieta ciągnęła szablę po ceglanej podłodze z metalicznym zgrzytem. Trzymała broń w taki sposób, że nie wątpiłem, że potrafi się nią posługiwać. W rogu za drabiną zobaczyłem zwinięte w kłębek ciało. Leżało w kałuży krwi. Kobieta obeszła sarkofag i stanęła między mną a drabiną. Jej czarne oczy lśniły. Nie widziałem w nich wrogości, ale raczej nadzieje, uśmiechnęła się i powiedziała coś cicho po rosyjsku. Nie rozumiałem jej i nie wykonałem żadnego ruchu. Nie rozumiem, powiedziałem, w nadziei, że ona zna polski, a może duchy znały wszystkie języki, lub czytały w myślach. Kobieta wyciągnęła w moim kierunku róże i skinęła głową. Musiałem coś z nią zrobić. Powtórzyła swoje zdanie, ale tym razem bardziej kategorycznie. Drżącą dłonią odebrałem od niej kwiat. Uśmiechnęła się i wskazała na sarkofag. Domyśliłem się, że oczekuje ode mnie czegoś. Miałem coś zrobić z tą różą i nie mogłem się pomylić. Szabli w drugiej ręce nie trzymała przez przypadek. Postąpiłem krok do przodu i zajrzałem do sarkofagu. Na dnie leżał carski żołnierz. Wyglądał tak, jakby pochowano go przed chwilą. Był blady, z czarnymi, kręconymi wąsami i szpic brudką. Nie dostrzegałem żadnych oznak rozkładu. Oficer miał mundur pełen zdobień, wstążek, medali i złotych guzików. Na małej półce przy nogach stał kryształowy wazon. W środku zauważyłem róże. Obok wazonu, Piętrzyły się starannie ułożone słupki ze złotych monet. Wydawało mi się oczywiste, co miałem zrobić z różą. Włożyłem ją do kryształowego wazonu i spojrzałem na kobietę w czerni. Uśmiechnęła się, ale oczekiwała czegoś więcej. Ten, który wsadził róże do kryształowego wazonu, nie wiedział, co zrobić i teraz leżał martwy, w kącie, w kałuży krwi. Czy to Rafał? Wolałem się nie zastanawiać. Czułem na twarzy uderzenia gorąca. Ręce mi drżały. Niemal zemdlałem ze strachu. Spojrzałem na ciało oficera w sarkofagu i myślałem gorączkowo, co zrobić. Mężczyzna miał dłonie złożone na brzuchu, a między palce plątany różaniec. A więc był wierzący. Wtedy przypomniało mi się opowiadanie jednego kolegi, który miał prawosławną rodzinę w stoku. Umarła mu tam babcia... I wszyscy żałobnicy podchodzili do niej i całowali w dłoń. Zapamiętałem to, bo powiedział, że nie chciał tego robić, a każdy całował to ciało. Mój kolega stanął przed trumną i się nawet nie nachylił. Jeden z wujów chciał go siłą zmusić do pocałunku i zrobiła się wielka awantura. Spojrzałem jeszcze raz na kobietę. Ta już się nie uśmiechała. Miała zmarszczone brwi. I uniosła szablę. Wbiła jej sztych w czubek swojego skórzanego buta. Przechyliłem się przez krawędź sarkofagu i z poważną miną, uważając, żeby moja twarz wyrażała jedynie szacunek, dotknąłem wargami dłoni oficera. Potem przeżegnałem się trzy razy i ostrożnie zerknąłem na kobietę z szablą. Na jej policzkach pojawiły się łzy. Przeszła powoli przez grobowiec, zgrzytając sztychem szabli o podłogę. I znowu usiadła na ławce za sarkofagiem. Wbiła wzrok w twarz martwego mężczyzny. Nie interesowała się już mną. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ostrożnie ominąłem sarkofag i ciągle obserwując kobietę zrobiłem krok w kierunku drabiny. Kobieta w czerni nie zareagowała. Potem drugi krok. Nadal się nie odwróciła. Poszedłem dalej, ale przez nieuwagę trąciłem coś metalowego na podłodze. Zabrzęczało. I wtedy kobieta odwróciła się w moją stronę gwałtownie. Jej twarz nie była już blada i spokojna. Oczy płonęły na czerwono. Na policzkach i czole zdeły się fioletowe żyły. Odsłoniła zaostrzone jak u wampira kły i ryknęła gardłowo. Chwyciłem drabinę i pokonując co drugi stopień zacząłem się wspinać. Usłyszałem za sobą szczęk szabli, ale wtedy już przebiłem głową mgłę. Zobaczyłem cmentarz i miałem wrażenie, że wychodzę z kałuży gęstego mleka. Drabina zadrżała, gdy ktoś silnie w nią uderzył, i poczułem, że nagle oderwała się od ściany. Dry kupiora poniżej rozsadzał mi uszy, ale stawał się coraz niższy, a potem zamienił się w warkot. Puściłem drabinę, wyciągnąłem ręce i wbiłem dłonie w liście. Jedna natrafiła na korzeń drzewa, i wciągnąłem się na górę. Przytoczyłem się kilka razy, by być jak najdalej od goniącego mnie upiora. Uderzył wilgotny zapach liści i lasu. Krzyk kobiety ucichł całkowicie. Słyszałem jedynie szum wiatru i krakanie wron. Uniosłem się na kolana i popatrzyłem na grób pułkownika. W wazonie dojrzałem czarną różę. Zamknąłem oczy i zacząłem płakać. Bałem się poruszyć. Nie wiedziałem, czy to, co stało się wcześniej, powtórzy się. Bałem się, że znowu zapadnę się pod ziemię, że kobieta w czerni uwięzi mnie tam i zabije. Mijały minuty, potem godziny, a ja leżałem bez ruchu. Dygotałem z zimna. Krew na kolanach wyschła, ale rany cały czas pulsowały bólem. Czekałem na słońce. Skądś wiedziałem, że jeżeli rozwieje się mgła, to będę bezpieczny i w końcu nastał świt biały opar wijący się między krzyżami i czarnymi pniami drzew zrzedł, a potem zniknął podniosłem się na nogi i potykając się ruszyłem w stronę cmentarnej bramy obejrzałem się na grób pułkownika cały czas w kamiennym wazonie stała jedna czarna róża Kiedy wróciłem do domu z zakrwawionymi kolanami i porwanej koszulce, nikt na mnie nie czekał. Drzwi nadal były otwarte, ojciec spał w fotelu, a telewizor wyłączył się sam. Rozebrałem się i, jak zombie, poszedłem do swojego pokoju. Kolana były całe we krwi. Ostatni raz miałem takie chyba w drugiej klasie podstawówki, kiedy codziennie jeździłem na rowerze i rolkach, a nie miałem żadnych ochraniaczy. Poszedłem do łazienki, by oblać je wodą utlenioną. Potem wróciłem do pokoju i włożyłem komórkę do ładowarki. Gdy tylko mogłem ją uruchomić, natychmiast zadzwoniłem do Rafała i Borcia. Żaden z nich nie odpowiadał. Ich numery były niedostępne. Wysłałem kilka SMS-ów i próbowałem się dodzwonić do nich co kilka minut, ale bezskutecznie. Niestety wiedziałem, co się stało. Nie dali rady, nie wyszli z cmentarza. Zostali tam pewnie na zawsze. To było pierwsze opowiadanie z serii o Karolu Filu. Jest to wersja rozszerzona, która pojawi się w książce, którą mam zamiar wydać na papierze na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Na moim kanale jest również dostępna pierwsza wersja tego opowiadania. O wiele krótsza, gorsza literacko i o wiele gorzej przeczytana. Wycofuję to opowiadanie z playlisty, ale będzie dostępne dla słuchaczy, którzy zechcą sprawdzić, jaki jest postęp przez dwa lata intensywnego pisania i czytania. Planuję poprawić do końca roku pierwsze pięć opowiadań z serii oraz dodać dwa lub jedno, około dwie godziny słuchania, dla wspierających. Nowe opowiadania będą się działy jeszcze przed wyprowadzką Karola Fila. Z rodzinnej miejscowości i zostaną uwzględnione w książce. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania. I jak zawsze, proszę o komentarz, lajka i subskrypcję. Te aktywności mają duże znaczenie dla rozwoju kanału, a im szybciej kanał będzie się rozwijał, tym więcej będę pisał. Pozdrawiam, Bruno Siak.